Dzień dobry. Z radością witam wszystkich gości, uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej szkolnictwu zawodowemu, której organizatorem jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyny Podlaskim. Wydarzenie to honorowym patronatem objął lubelski kurator oświaty, pani Teresa Misiuk, za co bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast patronatem medialnym objęły ogólnopolskie czasopisma branży samochodowej, Nowoczesny Warsztat oraz Lakiernik. O randze dzisiejszej konferencji decyduje fakt obecności tak zacnych gości na tym wydarzeniu, tych, którym szkolnictwo zawodowe na co dzień, dla których szkolnictwo zawodowe jest ważne, jakość kształcenia zawodowego jest ważna. Dlatego też gościmy władze oświatowe na czele z kuratorem oświaty w Lublinie, panią Teresą Misiuk. Serdecznie witamy, to dla nas wielki zaszczyt. Bardzo ciepło witam dyrektora Delegatury Białej Podlaskiej, Kuratorium Oświaty w Lublinie, panią Małgorzatę Kiec, która zapowiedziała uczestnictwo w tej konferencji również za granicą, na Białorusi, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Witam władze samorządowe, które na co dzień wspierają dyrektorów szkół zawodowych w organizacji pracy tych trudnych placówek oświatowych. Witam bardzo serdecznie starostę powiatu radzyńskiego, pana Lucjana Kotwicę. Wicestarostę powiatu radzyńskiego, pana Jana Gila. Witam władze Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w osobach. Pan Robert Jasek, prezes stowarzyszenia, witam serdecznie. Państwo wiceprezesi, pan Janusz Tomas, pani Anna Chmura oraz honorowy prezes i przewodnicząca komisji rewizyjnej, pani Maria Szulc. Witam władze OHP w osobie pana Krzysztofa Łukasika, kierownika OHP w Radzyniu Podlaskim. Niezwykle cenię sobie obecność na dzisiejszej konferencji pracodawców i przedstawicieli firm szkoleniowych. Z wielką radością bardzo ciepło witam Katarzynę Koralową, właścicielkę salonu szkoły fryzjerskiej na Ukrainie. Serdecznie witam zaprzyjaźnionego ze szkołą, pana Zdzisława Misia, dyrektora Fabryki Narzędzi Chirurgicznej we Brawie. Bardzo ciepło witam pana Adama Niedźwieckiego, który reprezentuje firmę Nowo. Prezesa Górniczej Fabryki Narzędzi w Radzyniu Podlaskim reprezentuje pani Irena Golec, specjalista do spraw arbitracji. Witam kadrę kierowniczą i nauczycieli szkół zawodowych powiatu radzyńskiego. Panią Beatę Żurawską-Polkowską, dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osobińskiej, reprezentuje pani Beata Orlicz. W sposób szczególny witam dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z całej Polski, którzy są członkami Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Bardzo proszę o przedstawienie naszych gości przez pana prezesa. Witam szanownych państwa, witam panią kurator, panów starostów. W krótkich słowach, mam nadzieję, chciałbym przedstawić tu obecnych, ale też zaprezentować pokrótce nasze stowarzyszenie, które może nie do końca
aż tak w całej Polsce jest znana, aczkolwiek jest ono ogólnopolskie, ale realizuje projekty nie tylko ten, ale i inne o skali też międzynarodowej. Witam tu obecnych przedstawicieli naszego stowarzyszenia w osobach pana Wojciecha Banasiaka z zespołu szkół nr 3 im. Władysława Krapskiego w Kutnie. Dyrektor Jan Zemłę z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Cieszyńskiej w Cieszynie. Jak również panią Bożenę Kanie-Sitek, wicedyrektor tej samej szkoły. Oraz panią Wiesławę Mroźniewską-Dzięgiel, również z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Witam panią Marlenę Bujok-Becz z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu oraz z tej samej szkoły panią Ewę Świderską, nauczyciela. Tu z tego miejsca chciałbym przekazać również pozdrowienia i powiedzieć, że my tu na ziemi lubelskiej jesteśmy również obecni, nie tylko w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzeniu Podlaskim, która w zeszłym roku przystąpiła do naszego stowarzyszenia, ale już wcześniej mamy swoją placówkę w samym Lublinie. Jest to Zespół Szkół nr 1 im. Wacława Grabskiego w Lublinie i chciałbym tutaj powiedzieć, że przekazać serdeczne pozdrowienia od pani dyrektor Elżbiety Sańkowskiej, która tak naprawdę, której sprawy bieżące nie pozwoliły wziąć udziału, a która na początku wyrażała chęć akcesu, a też jest bardzo aktywną szkołą naszego stowarzyszenia. Także ziemia lubelska jest godnie reprezentowana w naszym stowarzyszeniu również przez Zespół Szkół nr 1. Witam pana Krzysztofa Góreckiego ze Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Witam również pana Jerzego Cisewskiego ze Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Witam pana Stefana Procyka ze Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, pana dyrektora oraz wicedyrektora tej samej szkoły, pana Marcina Zajączkowskiego. Witam pana Mirosława Serwerskiego, skarbnika stowarzyszenia. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku. Witam pana dyrektora Krzysztofa Pachciarza z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie oraz pana Jana Warzyniaka, wicedyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Koninie. Witam panią Bożenę Zielińską z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Stowarzyszenie to szkoła, ale również współpracujemy z samorządami, a więc witam też przedstawiciela samorządu z Dębicy, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, pana Zbigniewa Stroczyńskiego. To z tych obecnych, natomiast chciałbym przedstawić jeszcze, ponieważ stowarzyszenie skupia wśród swoich członków aż 36 szkół z terenu praktycznie całej Polski. Mamy swoje szkoły również członkowskie, chociażby w Nowym Tomyślu. Dzisiaj dużo dobrego mogliśmy usłyszeć, co z Nowego Tomyśla przywądrywało do Radzenia Podlaskiego, a my tą szkołę i ten sposób współpracy szkoły z Zakładem Pracy znamy już od lat. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu jest członkiem stowarzyszenia tak naprawdę od samego początku, kiedy stowarzyszenie powstało, czyli od 1995 roku. Z naszego Szczecinka, z którego ja się wywodzę, czyli Zespół Szkół nr 2, jest również Zespół Szkół nr 1, dawny ekonomik, też członkiem stowarzyszenia. Mamy swoje szkoły, chyba najwięcej szkół tak naprawdę w Bydgoszczy, tutaj przedstawiciel, czyli pan wiceprezes Janusz Tomas, ale łącznie 6 szkół z Bydgoszczy jest członkami stowarzyszenia i to tak naprawdę z inicjatywy tych dwóch kuratoriów i dyrektorów szkół z kuratorium teraz kujawsko-pomorskiego i obecnego zachodnio-pomorskiego, ale wcześniej to były tak naprawdę początki jeszcze w koszalińskim kuratorium, zrodziła się idea utworzenia właśnie takiego forum jak Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Nasze szkoły to również Sosnowiec, to Mielec, tak żebym nie pominął, patrząc na mapę Polski, Kraków taki jest, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, Koszalin, Zespół Szkół nr 1 obecny, też dawny ekonomik, bo to te numery się pojawiły, ale profile szkół pokazują pełen zakres. To jest Radom, to są Kielce,
Rzeszów, oczywiście, tak. Rzeszów, Człuchów ze Zespół Szkół Technicznych, Brzeg ze Zespół Szkół Ekonomicznych, Wrocław też dzisiaj mamy przedstawicieli jednej szkoły, ale też Zespół Szkół Ekonomicznych i ogólnokształcących z ulicy Drukarskiej, więc tak naprawdę przekrój całej Polski, jeśli chodzi o województwa i przekrój też zawodów, bo są szkoły techniczne, ekonomiczne, gastronomiczne, hotelarskie, czyli branża usługowa i techniczna jest reprezentowana. A z tych projektów, o których mówiłem, to chociażby zakończony w zeszłym tygodniu polsko-litewski konkurs matematyczny Euklides dla uczniów klas techników zawodowych. To ministerialna olimpiada wiedzy i umiejętności handlowo-menedżerskich, wcześniej turniej wiedzy i umiejętności handlowo-menedżerskich, koordynowany chociażby tutaj przez obecnego kolegę Jana Wawrzyniaka od już 20 lat ten turniej. Jest w Polsce wcześniej w postaci, znaczy teraz olimpiada wcześniej turniej. Euklides skończył 19 lat w zeszły piątek. Liczymy na może organizację finału w Wilnie w przyszłym roku, bo to jest polsko-litewski. Ten wyjazd zresztą jutrzejszy na Białoruś może przysporzy to, że będzie polsko-litewsko-białoruski, jeśli uda nam się Polską Szkołę z Grodna w jakiś sposób włączyć, zaprosić do udziału. Podejmowaliśmy próby też przy organizacji konferencji w Przemyślu włączenia szkół z Ukrainy, z Lwowa, ale tam z powodów formalnych, to był rok 2012 i wydarzenia późniejsze, które nastąpiły, przemian politycznych, społeczno-gospodarczych tak naprawdę w tym kraju, wstrzymały te rozmowy, ale znając stowarzyszenie, znając naszą kreatywność i pomysłowość, myślę, że jeszcze może do tego tematu wrócimy, tym bardziej, że mamy dobre przykłady praktyk we współpracy z Ukrainą, chociażby w Bydgoszczy, tutaj pan wiceprezes może potwierdzić współpracę miasta z miastem Żytomierz na Ukrainie, a więc stowarzyszenie to szerokie spektrum działania. Ta konferencja jest tak naprawdę jakby zamknięciem cyklu corocznych konferencji organizowanych przez stowarzyszenie. Staramy się to robić również we współpracy z samym Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jesteśmy na liście konsultacyjnej tego ministerstwa przy wprowadzaniu zmian. Ja sam osobiście miałem przyjemność brać udział w grupie konsultacyjnej jeszcze we współpracy z byłą wiceminister panią Wargocką. W początku chcielibyśmy podziękować naszej koleżance, pani dyrektor Grażynie, za to, że umożliwiła nam to spotkanie tutaj we współpracy oczywiście z władzami lokalnymi. Bardzo dobrze. A ja to zrobię. Za te przyjęcie, które dzisiaj wiemy, że to wydaje z panem Wargocką. Bardzo cieszymy się z obecności wszystkich państwa i czujemy, jak właśnie dzisiaj w Radzyniu Podlaskim bije zawodowe serce Polski. Serdecznie również chciałabym powitać lokalne media, przedstawicieli prasy i telewizji i uprzejmie poprosić panią kurator o otwarcie konferencji. Wielce szanowni państwo, a konferencja tak naprawdę już została otwarta. Rozumiem, że chodzi o taką czystą formalność i myślę, że została otwarta w najlepszy z możliwych sposobów w chwili obecnej, czyli właśnie od wizyty w zakładzie pracy realizującym taką współpracę ze szkołą, której moglibyśmy sobie pewnie wszyscy pozazdrościć. Ja się bardzo, ale to naprawdę bardzo cieszę, że wybraliście państwo na miejsce spotkania Radzyń Podlaski, że wybraliście państwo na miejsce spotkania właśnie tę szkołę i myślę, że tu osoba pani dyrektor zapewne nie była bez znaczenia. Nie była. Ale zapewne też nie bez znaczenia jest fakt, że mamy do czynienia z samorządem, dla którego rozwój, odbudowa i rozwój kształcenia zawodowego jest niezwykle ważny i że mamy do czynienia właśnie z pracodawcami, którzy rozumieją tę potrzebę współpracy ze szkołami i stąd jesteście państwo tutaj. Mam przekonanie, że będzie to dla was czas, drodzy państwo, bardzo wartościowy i że poza tymi rozmowami na tematy zawodowe, służbowe, bo przecież inaczej nie może być, skoro spotyka się grono osób i twórczych, i aktywnych, i kreatywnych, ale ja też chcę państwu bardzo gorąco życzyć, abyście znaleźli troszkę czasu na dostrzeżenie piękna i tej ziemi, i tej, którą będziecie oglądali po przekroczeniu granicy.
To we współpracy właśnie i z panią dyrektor Grażyną, i z pracodawcami będziemy się oczywiście starali te wszystkie dobre pomysły państwa realizować i wcielać w życie. Ja chcę państwu wyrazić wielką wdzięczność za to, co robicie, za to, że oprócz tych codziennych zadań chcę wam się jeszcze podjąć pracę w stowarzyszeniu, działać tak naprawdę na rzecz dobra wspólnego, bo to jest niezwykle ważne i wszyscy tak naprawdę tego potrzebujemy. Cieszę się, że wychodzicie właśnie poza granice naszego kraju. A ja też dzisiaj wiem, że w jednej ze szkół w Lublinie gości delegacja szkoły z Ukrainy. Bardzo chcę nawiązać z nimi taką bezpośrednią współpracę i mam nadzieję, że to się uda. Są przecież też u nas uczniowie z Ukrainy, więc ta współpraca jest realizowana na bieżąco. I jeszcze raz bardzo serdecznie państwu życzę, żebyście w czasie tego spotkania mieli też troszkę tego czasu takiego odprężenia, odpoczynku, skorzystania z uroków miejsc, w których będziecie gościli. Niech to będzie dla państwa bardzo owocny, dobry czas i niech przynosi właśnie dobre efekty w dalszej państwa pracy. Wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, wierząc, że wywieziecie z tego miejsca i z tego spotkania naprawdę bardzo dobre wrażenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo serdecznie pani kurator za przedstawienie kierunków zmian w szkolnictwie zawodowym w województwie lubelskim. Dziękuję za ciepłe słowa skierowane do wszystkich nas tu obecnych. Wśród nas jest osoba, którą już państwo poznaliście. Możemy powiedzieć, że to już druga część dzisiejszego spotkania w tej szkole. Wcześniej spotkaliście się państwo w pięknej firmie, w dużej firmie, można powiedzieć, jak na Polskę Wschodnią, to taka klasa A, jak pani kurator zauważyła. Tą osobą jest pan Zdzisław Miś, dyrektor fabryki narzędzi chirurgicznych.